Witam wszystkich. Witam wszystkich i was piękne istoty. Cisza, spokój. Cisza przed burzą. Gdzieś tam w oddali słychać grzmoty burzy, odgłosy burzy. Wiecie co, dzisiaj chciałem się odnieść tutaj do komentarza pani Anna, nie pamiętam dalej. To do niej jest skierowane najbardziej tutaj, co dzisiaj nakręcę. Powiem tak. To, że pani nienawidzi być w tym mieście, w tej Warszawie, wie pani co? To co pani tam robi? Ja nie powinienem tak mówić, nie powinienem panią nakręcać i tak dalej, ale co pani tam robi? Powie pani, odpowie na pewno w ten sposób, bo nie mam innego wyjścia. Nieprawda. Nieprawda. Kreować. Nie musi pani rzucać wszystko. Nie musi pani tego robić. Nie, rzucam wszystko i co będzie, to będzie. Nie. Niech pani pokreuje trochę. Niech pani sobie budzik rano nastawi z 15 minut wcześniej, poleży w spokoju. Pokreuje. Wyobrazi sobie pani piękne miejsce, w którym pani chciałaby się znaleźć, ale tak jakby nie drogę, którą pani pokona, żeby to miejsce mieć, żeby to miejsce kupić, zdobyć, nie wiem jak to powiedzieć, ale pięknie te chmury idą, płyną. Tylko kreuje pani już jakby końcowy stan tego miejsca. Czyli na przykład, jeśli to ma być siedlisko, to kreuje pani, porusza się pani na tym siedlisku, nie wiem, uprawia pani ziemię na tym siedlisku, zbiera pani zioła, robi soczek, co tam pani się tylko wymarzy. Tak jakby pani już była na tym siedlisku. Ja mówię cały czas siedlisko, ale to taki przykład. Tak jakby pani była w tym miejscu, tak jakby pani już czuła, jakby to pani pachniało, jakby to pani, nie wiem, pada deszcz, pani czuje, że pada deszcz, rozumie pani, że to kreacja polega na tym. Nie kreujemy jakby drogę, że ja rzucam pracę, wyjeżdżam, gdzieś tam zdobywam pieniądze, powoli coś tam. To tak, jak to powiedzieć, chciałbym mieć Porsche. To nie kreuję. Ja mówię banalny przykład, bo to taki najbardziej zrozumiały. Samochód Porsche. I ja nie kreuję na przykład, że ja go wybieram, gdzieś kupuję, że on ma taki silnik, taki. Ja po prostu kreuję, że ja już w nim siedzę. Ja już w nim jeżdżę. Ja już stan faktyczny, stan końcowy. W ten sposób trzeba kreować. Ja powiem wam tak, głównie tej pani Anny, a dla pani Anny, my kreując to, gdzie teraz jesteśmy, nie mieliśmy, że tak powiem, złotówki na to. Nie mieliśmy żadnych oszczędności, nie mieliśmy nic. Naprawdę, tak się wszystko potoczyło, tak dostaliśmy kredyt, taki niesamowity w ogóle, nie hipoteczny, tylko konsumpcyjny, który już dawno jest spłacony. To tak wszystko samo się toczy, i nie załamywać się, bo żal, strach, jakieś pretensje, to wszystko jest negatywne, to jest negatywna wibracja. Trzeba zacząć myśleć pozytywnie, trzeba zacząć kreować swoją rzeczywistość. Zaczynamy wibrować pozytywnie, kładąc się spać, budząc się rano, przed snem, przed wstaniem z łóżka, pokreować sobie. Najlepiej z samego rana, jak człowiek z 15 minut przed podniesieniem się z łóżka. Nie w pośpiechu. Człowiek tylko otworzy oczy i wyobrażamy sobie.
Wyobrażamy sobie piękne rzeczy, które chcemy, żeby nas spotkały. I to się dzieje. To się zadzieje. Tu niepotrzebna jest żadna wiara. Po prostu ja wiem i się wznosimy. Nasza energia, nasza wibracja, zaczynamy kreować i się wznosimy. Stoimy nad przepaścią, nie dosłownie, tylko stoimy nad takim, może inaczej to powiem, stoimy na krawędzi a może nie powiem w każdym razie żal jest bardzo niedobry do negatywne negatywnie zaczynamy wibrować i to się jakby gryzie z naszą kreacją pozytywną. Kreujmy, czujmy się tak, jakbyśmy byli już w tym miejscu, czy jakbyśmy mieli to, co chcemy mieć. Powiem wam, słuchajcie, my tu też nie mamy, tak jak się wszystkim wydaje, że samo wszystko się tutaj kreuje, dzieje. My tu też musimy popracować. My tu też poświęcamy swoje zdrowie. Jest coś za coś. Wyszliśmy ze strefy komfortu. Musimy pracować. Ten nawet ogródek, ten ogród warzywny, to jest mnóstwo pracy. To jest, zapewnia nam jakby życie, swoje produkty do spożycia, do wszelkie różne rzeczy. Naprawdę, tu jest 100% praktycznie samowystarczalności, jeśli chodzi o warzywa i owoce. Ale tu trzeba się też napracować. I w pojedynkę na pewno jest ciężko. Na pewno będzie jeszcze ciężej. To, że jesteśmy tutaj we dwoje z Jadzią, to też nam daje jakby wsparcie, wspieramy się nawzajem ciężkimi pracami. No i mamy z tego też satysfakcję. Mamy piękne chwile, mamy też takie chwile, w których może nie to, że człowiek by to rzucił, wyjechał, absolutnie w życiu bym tego tak nawet bym nie myślał, ale są też ciężkie chwile. Też były ciężkie chwile, ale energia nam tak pomagała, tak wszystko się fajnie kreuje. Ja już mówiłem, te filmy poprzednie opowiadałem, parę różnych sytuacji. Kreujmy, ale kreujmy nie z nadzieją, tylko z pewnością, że wiem, że tak będzie. Nie, że ja wierzę. Ja wiem, rozumiecie? Ja wiem. Wiecie co? Ja bardzo wielkie uznanie mam dla, może to zabrzmi trochę, bo nie wszyscy lubią mnichów, ale proponuję obejrzeć sobie dla pani Anny i dla was też. Mało kiedy polecam, chyba nawet nie wiem, czy w ogóle polecałem kogoś tutaj na moim kanale. Ale taki mnich wykłada bardzo mądry człowiek, Ajach Brachn. Tak jak mówię, tak proszę wpisać. On od wielu lat tam prowadzi filmy. Nie wiem, czy on jeszcze chyba jest, bo gdzieś mi się tam przewinął kiedyś, jak patrzyłem. Na pewno te stare filmy są, nie wiem, czy na bieżąco coś prowadzi. Bardzo fajny człowiek, troszeczkę pół żartem, pół serio opowiada różne sytuacje. Bardzo inteligentny, opowiadał jak w wieku chyba 23 lat porwał wszystkie swoje
dokumenty, znaczy ten, wszystkie dyplomy z wykształcenia, czyli studia, nie studia, wszystkie te koledże porwał i po prostu powiedział, że on nic z tego nie chce. I jedzie. Jedzie być mnichem, co nie, jak to matka się załamała i tak dalej, sklejała później te wszystkie dyplomy taśmą. I on zrozumiał, że to po prostu, szkoda mu się matki zrobiło i zrozumiał, że to po prostu, to wszystko było dla rodzica, co nie, dla matki. Te uczenie się i tak dalej. Powiem wam, warto obejrzeć tego człowieka, pooglądać jego filmy. Ajach Brahn. Tak jak się wymawia, tak się pisze. Bardzo wartościowe. Tak. Nie będę was zanudzał. Ta cisza jest niesamowita. Wiecie co, ja lubię? Ja lubię ten czas. Ja lubię gości też, bo fajni ludzie przyjeżdżają tutaj do nas. Ale ja lubię ten czas, jak się kończy ten sezon turystyczny i robi się cisza. I taka cisza, taka pustelnia samotnia, niesamowita, po prostu coś niesamowitego. I wychodzę, potrafię tu spędzić kilka godzin na tej ławce, albo na hamaku w zimie nawet leżę, ubiorę się tylko cieplutko i w zimie potrafię leżeć godzinę czasu i po prostu patrzeć w niebo i coś pięknego. Zobaczcie, jakie piękne istotki. Pozdrawiam. Do następnego razu.